Japończykom. Być może uda się usłyszeć. Yuki Asato kończy drugą grupę zawodników. Punktował w 5 z 6 indywidualnych konkursów w tym sezonie. Będzie skakał w jutrzejszych zawodach indywidualnych, no i ma szansę wedrzeć się do czołowej dziesiątki, wykorzystując fakt absencji kilku zawodników. Kapitalnie Yuki Asato! To było dalej niż 140 metrów, bo właśnie tyle wynosi rozmiar tego obiektu. Powiało pod narty, 3,4 punktu z tego tytułu zostaną odjęte. 142 metry Yuki Asato, jest ocena 19, nawet dwie takie noty od sędziego ze Szwecji i Rumunii. Pozostali arbitrzy przyznali po 18,5. No i proszę, jaka ogromna radość i satysfakcja w sztabie szkoleniowym reprezentacji Japonii. Japonia wraca na prowadzenie.